Także wiesz, czasy już minęły, kochana. Trzeba się ustatkować, a to stara pierdoła. No, Janek i stary kawałek. Jedzie ten skąd brudny. No to wiesz, i że to, i że tamto ciągle takie niedorosłe rzeczy. Ale jakie takie? No to jest, no cholery. Ojej, no, jakaś zapydziała jestem. Zobacz, że on, jemu to przeszkadza, te znajomości przez 30-40 lat opowiada, jak to było dobrze, a to gdzieś tu, że w Rąsu. Potem opieprza wszystkich Rąsów, że to są... Nie mam ciągu. Ale zawsze że ci Rosjanie to tacy prymitywni, a taki tak chwalą, mówi, o, kto twoje prawo sprawi? Że ja mówię, że ja serczki, że to, o, dobrze, tylko z nimi. A ja mówię, jak chodzi do Mormonów. O, tylko ci Mormoni, bo to są piękni chłopcy, to są półbogowie, to są... Ty, a może on to znaczy, wiesz, on woli chłopców, ale... A skąd wiesz, widziałeś go, Marici? On uwielbia na komputerze oglądać tego typu rzeczy, żeby nawet kanał zablokować. Ja tam nigdy nie patrzę, co... Gołe kutasy, gołe cipki... Boże! No mówię ci, skórak, takie, wiesz, ubrania, takie grube buty, takie... A to ty, boty... A to może on jest tego... On jest maczochistem, a on szuka jakiejś, wiesz... No... Co chcesz to mów? Mój Mareczek mówił, że on jest takim szamanem, wiesz... Bo... Nie... Albo jeszcze inaczej, jak... Ci takie przedmioty, różne kulty, jak to się mówi? Fetyszyzm. O, fetyszyzm, tak, o to. Szamanem, tylko fetyszyzm. No, wiem on zbija i to jest wszystko. Ja ma ich upieram, jeśli ma tak, żeby nikomu nie przeszkadzał. A pan też dobrze, bo to sobie poszło. No, on ciebie nie posądza, tak? Ale tam wywiadne jakieś są właśnie, już nie ma. A jak to nie ma? Zabrałam. A zabrałeś. Ale były filmy, były na wieszaku. Myślałam, że Janek gwiazdy. No bo ty kroisz ten na talerz. No słuchaj, nie mów mi nic o jedzeniu, jak ja nie mogę przez nic ale słuchaj, on nie może jeść mięsa. Ja myślę, to może też maty będziesz jadł. Rozdziamgywał na te kawałki. A ja mogę jeść tylko kisiele, budynie, lody. No, jako szurnięta. No. Nie, tak, ale ręki powiedz lewi, to ja ci coś. Wiesz mi nie drażni, Ja mogę tylko patrzeć. Nie grupa wariatów. Oj Boże. Także słuchaj, jedynak w rodzinie, nie daj Boże. Nie, jedynak. Zapleczone w ogóle nie, rozbędzione jak jagodniki. Nienauczone z półprawy, z jelenia, z jedyny. Słuchaj, ale ty tu na rogu. Nie, to ty tu na rogu, bo ty będziesz tu się spieprzała z tym. No o to chodzi, żeby burdel nie robić, a ja to będę robić o porządku. O! Kochana, zobacz, o. Tu strażnicy. Nie, nie mogę. Ja mam już na to jest nawet bardzo ciekawy temat. Bardzo ciekawe rzeczy i tylko proszę ciebie w ciągu dnia się za te słońce starszym zleczem posiedzieć po czytaniu i tam jest klimat igieł, proszę ciebie, tych chojnych, no, tych chojnych, bo tam mówię ci żadnego wędkarza, ale ja się tym bawię, bo ja tam nie wolę, jak nie ma wędkarza. No ale co to musi tak powiedzieć? Nie chodzi po taki przemów. Nie, my też spotykamy swoich znajomych. No rozumiem, że spotykamy. Że masz okazję do fajne, ja fajnie. Bardzo fajne.
Dlaczego? Spotkać się z kimś przez 15 minut. Rozumiem, że to jest bardzo fajne, przez pół godziny. No, no to jest kilka takich miejscowych kobiet. Tylko, że wiesz, czasem są wszystkie, bo to jest wszystko jest to blisko. Bo to jest rozkapryszone. Oni rozkapryszeni udają świątojebliwych, a to polski czasem, wiesz. No, i ty to o tym dobrze wiesz, bo wiesz, jak ty tam ludzie. Tak, może zazdrościć tylko tej osiedli, która siedzi na francuskiej, która nie widzi, nie słyszy, a ona nie żywi. Nic nie musi. Nic nie musi i ma nogę na nogę założoną i niby książkę czytać. No. Także dostarcza i tam jej wolna. Ja słuchaj, jak przychodzę koło to ja jej zawsze posyłam o, i się podoba. Tak, przed kawiarnią i zrobili mi zdjęcie. No, to, no. Ale prawda, jakie miły gest dla Agnieszki. No, a już te wszystkie zdjęcia wrzucę, bo mi się na tym YouTube te filmy pomieszały i wiesz, no mówię ci, jest jakiś jeszcze inny kanał. Ktoś mój tłusty zadek będzie oglądał. Nie, nie ma zadka, tylko jest kapelusik z przodu. Ale tu kuciunki, prawda, lecą. Nie, tam nic nie ma, nie ma. Jest. Nie ma świnca. Nie, dwóch nie, nie mamy tu jest. O, nie ma świnca. Gdyby Agata Muzek się fotografowała, to nam tak się dobrze ma. Słuchaj, ją tu zajmie się A ponieważ mamusia była farmaceutką, to wydała mu herbatkę z przybytów, a później go rozpuścili jakieś wannie i po kasteczce wynosiły te mamy funkcjonale na sukcesy. No, dobre to było. Na Zamieniecki, to tam są te budy, przecież myśmy i u cyganów byli głosić.
oni są tak kłótliwi, ale jedna cyganka potencjowała na stokiem i tam taki cygan z tego świeciało stał i mówił, kupcie mi kochani Biblię, bo mnie ubracie emeryturę. No. A kiedy jak pan przyjdzie na zebranie, no żeby pan kupił, ale jak pan sobie olewa. Ja się dzisiaj prezentuję jako... Jest jeden narkotyki, Janek Witek Pety, jeden pijak i to Pety są też tym nałogiem, prawda? No. Właśnie. Że jesteśmy w Warszawie, nie w Anglo-Ameryce, w Jałutach, nie w Poznaniu. Liczka, nasz kochany Kopciuszek katolicki od majtek już jest wściekła na tego Janka Witka, bo on ciągle pierwszy. Także proszę Państwa, ma demencję Janek i co jeszcze ma? Taką schizofrenię, aha. No. Także ludzie, pomóżcie, Matko Bosko, módlcie się Litko do tej Matki Boskiej Częstochowskiej, żeby, bo jemu coraz gorzej temu Jankowi. Dlatego nie idzie, kurczę, słuchaj, Saszy, zrobić rzutę na tego papierosy i kawy, bo wiesz, no na ile dni by poszedł? Powiedziałem, karka 2-3 tygodnie. No. To nie tak dużo. To 10 patek mu kupić po 5, no, po 6. Nie można wytrzymać z debilem, bo to jest wariat, bo to jest idiota, bo on ma przecież też taki ukryty zespół Downa i on chorobliwie mu narasta. Wiesz, narasta. Także proszę Państwa, no cóż, Radio Tok FM Ekstra, a dzisiaj mamy, proszę Państwa, już 9, tak? 9 już mamy, proszę Państwa, czerwca 2013 roku. Także my to zbytko, proszę Państwa, nie możemy... Naszą Litkę, proszę Państwa, zamęczy i zielenie. Zamęczy i koniec. Litka nogi wyciągnie, proszę Państwa, kto będzie ją reanimował i w ogóle, no, a psychiczny człowiek to może, psychiczny to ma siłę. Ma siłę gadać, pieprzyć głupoty. Też bardzo dużo błędów robi, ale wiesz, on myśli, że on jest świetny.